dzisiaj pojedziemy w przyszłość, choć wcale nie tak odległą, jakby się mogło wydawać. Zanim jednak wsiądziemy do samochodu, musimy zadbać o dziecko. Najlepiej umieszczając je w nosidełku z takim specjalnym pokrowcem, chroniącym malucha na przykład przed zapyleniem czy zawiesinami w powietrzu. Pokrowiec został wyposażony w sterownik, który jest oczujnikowany i pozwala nam odczytywać na bieżąco parametry powietrza, takie jak temperatura, czy nie jest za wysoka, za niska, wilgotność, możemy odczytywać nasycenie dwutlenku węgla. To teraz w drogę, ekologicznym samochodem takim na prąd, ale ten jest jeszcze bardziej nowoczesny niż obecne elektryki, bo oprócz standardowego gniazda ładowania ma też na dachu panele fotowoltaiczne. Podczas jazdy ładuje się nawet teraz od sztucznego światła, mamy kilkadziesiąt watów, także to auto cały czas się ładuje. Jeździmy czy też stoimy na parkingu, jesteśmy w pracy, cały czas może się ładować. Więc to cały czas działa w symbiozie. A po pracy pora zadbać o ogród, ale najlepiej jak najmniejszym wysiłkiem. Pomoże w tym specjalna kosiarka o kilku funkcjach. Można za jej pomocą kosić trawę, odchwaszczać mechanicznie, odchwaszczać chemicznie. Można też rozsiewać materiał sypki, taki jak na przykład nasiona, nawozy, sól czy piasek, a także opryskiwać rośliny. Gdyby przytrafiła nam się kontuzja, to na pomoc przychodzą naukowcy i absolwenci Politechniki Rzeszowskiej i pracownicy firmy Pilc z urządzeniem, które też zastępuje kilka innych. Służy do różnego rodzaju terapii, ale w postaci zespolonej. Dotychczas te terapie były rozdzielone, czyli terapia na przykład z nadciśnieniem tlenu, terapia ozonem, gojenia się ran, szczególnie takich ropnych. Dalej magnetoterapia, laseroterapia. To tylko niektóre z wynalazków, które można oglądać na 16. Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach. Życie jest w tej chwili pędzi i cały czas innowacje są. Jeżeli jak coś kupujemy, to już jest przestarzałe. Jutro już będzie coś nowego i właśnie targi wynalazczości i innowacji pokazują to, co będzie jutro, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Część z nich może brzmieć nieprawdopodobnie lub nawet absurdalnie, ale przecież 30 lat temu nikt z nas nie uwierzyłby też, że niemal każdy w kieszeni będzie miał smartfona. Ba, nikt wtedy nawet nie wiedział, że kiedykolwiek będzie coś takiego jak smartfon.